Cześć, witamy przy stole. Z tej strony Staszek i Amelia. Dzisiaj pokazujemy wam eksplodujące kotki, ale w wersji dla dwóch graczy. To jest taka dość, jeszcze myślę, nowość od wydawnictwa Rebel, które nam podesłało te eksplodujące kotki. Dziękujemy bardzo za ten egzemplarz, którym będziemy mogli wam zaprezentować, jak się gra w dwie osoby, bo eksplodujące kotki to nie jest żadna nowość, jeśli chodzi o grę. Jest... Ona nie wiem, w którym roku ona wyszła, ale jakiś czas temu i ona jest głównie grą imprezową na wiele osób. Nawet jeśli nie graliście, to na pewno tytuł kojarzycie. Jest tam sporo dodatków. Na razie dla dwóch osób, w momencie, kiedy ten materiał wychodzi, nie ma. Nie wiemy za bardzo, czy będą jakieś dodatki dla dwóch osób. Ale nie wierzę, żeby nie było. Natomiast właśnie mamy tutaj maksymalnie 10-minutową rozgrywkę w koty, w dwie osoby. No i skoro są dwie osoby, no to z wielką chęcią pokażemy Wam, jak się w te koty w takim wypadku gra. Od 12 lat, od 12 roku życia jest gra, jak mówię, 10 minut na dwóch graczy. Malutkie pudełeczko. Podróżne. Podróżne pudełeczko, mała instrukcja, która tu się tutaj, będziemy jeszcze o tym mówić, ładnie rozwarstwia i ma wszystkie ważne zasady w jednym. więc po prostu pokażemy Wam, zagramy może, nie wiem, do dwóch punktów, czy jak to będzie, jak się gra na dwie osoby. Przede wszystkim, no wyjmuje się eksplodującego kotka. Kto wyciągnie tę kartę, to przegrywa. To jest główna zasada, zasada tej gry. Również ze środka wybieramy wszystkie, a raczej jeżeli gramy w dwie osoby, to wybieramy dwa rozbroje. Ty dostajesz Amelia jeden rozbrój, ja dostaję jeden rozbrój. To jest karta, która pozwala uniknąć, e, uniknąć śmierci od wybuchającego kotka, a reszta zostaje w środku. I trzeba to oczywiście. Przetasować. Po przetasowaniu, jak już macie przetasowane, rozdajemy po 7 kart. Żeby mieć łącznie 8 kart. 5, 6, 7. Tak? Reszta kart leci na środek stołu. Dokładamy rozbroje. Dokładamy rozbrojenia. I to trzymamy sobie w ręku. Oczywiście nie pokazując, co się ma przeciwnikowi. Nie polecamy oczywiście trzymać obok siebie rzeczy. A, przepraszam, no to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze musimy wtasować kota. No za chwilę, ale tak, każdy z nas, ja pokażę, każdy z nas ma 7 kart. Ja mam takie 7 kart na start. One różne rzeczy robią. Będziemy oczywiście tłumaczyć wam grę tak, jakbyście pierwszy raz koty widzieli. E, one mają różne, różne możliwości, różne są możliwości. Są też różne tryby w tej grze, ale to o tym może powiemy później. Więc jeszcze oczywiście musimy tego oto eksplodującego kota gdzieś tam go wsadzić. Oczywiście potasować, więc on gdzieś tam wylezie. Na początku, może na końcu. O! A może nigdy nie, no nigdy nie wyleje zawsze musi być. No w sensie. może się tak zdarzyć, że przetrzymasz do końca gry. Tak, ale on musi, się, on musi się tu pojawić w każdym razie. Bez względu na wszystko. I przede wszystkim mamy talię kart. A może tutaj? Talię kart do dociągu, to będziemy kładli karty, które leżą na stole. Tutaj dużo, jakby ta Zagrywamy. gra, miejsca tak nie zajmuje. Więc możesz zaczynać. Proszę bardzo. Mogę zaczynać. Tak, i na przemian zaczynamy. Można zagrać tyle kart, ile się chce, do momentu, aż się powie pas, ale tak naprawdę pas to jest wzięcie karty. Kto weźmie kartę, wiadomo, że skończył turę. Tak. I ciekawostka, można nie zagrać karty, powiedzieć pas i dobrać kartę, można. co właśnie czy nie? Można. Ja za to zagram podwójnego takokota. Mm. Takokot. Jest takokot, jest tam jakaś broda i chyba kot tęczożygowy, tak to się nazywa. Je się zagrywa w parach. Jak się zagra w parach, to w takim wypadku y, można ukraść losową kartę dowolnego gracza. Więc ty musisz teraz jakoś pokazać tutaj. To jest niefer. widać coś? Widać coś, co będziesz coś. wybierał. No to wybieram jakąś kartę. Zobaczymy, co wybiorę. Bardzo mi się to nie podoba. O, rozbrój, bardzo potężna karta. Tak? Ona pozwala rzeczywiście sobie tutaj dość mocno pograć. Ja zawsze robię tak, że jak coś trzeba, to wymieniam. jeżeli. Jeżeli, bo wiecie, gracze mogą zobaczyć, czy coś na przykład gdzieś zbieracie, tak? Na przykład mogą wiedzieć, że o, w tym miejscu trzymasz ważną kartę, ja wiem, więc warto przed tym, jak będzie losowanie, po prostu powiedzieć, haha, nie ma tak łatwo, ja przetasuję i dopiero potem będziemy grali. To oczywiście był dopiero mój. moja, moja pierwsza pierwszy. zagrywka, więc może zrobimy jeszcze taką zagrywkę, że użyję przysługę. Przysługa polega na tym, że dajesz mi losową kartę. Znaczy wybraną, nie losową, właśnie, o dochodzi. Nie. Nie chcesz. Dobra, nie. Nie to jest gra, to jest karta, która mówi, nie, nie będziesz. To, co się działo pod spodem, anulujemy wszystko, co się tam dzieje. To jest dosłownie karta nie. Po prostu karta nie. No. Czyli, że nie. Nie będę mógł wziąć od ciebie karty, więc polecenie zostaje zignorowane. Można tego używać do wszystkiego oprócz, oprócz rozbrojenia. Oprócz rozbrojenia. Rozbrojenie jest. Nie można zapobiec rozbrojeniu. Tak samo nie można zrobić nie na oczywiście kota wybuchającego. Też nie można. Na te dwie karty nie można, na resztę można. Można nawet zrobić nie na nie. Albo nie na nie na nie. Czyli możemy zanegować negacje. Takie rzeczy oczywiście też mogą się wydarzyć, ale ja sobie po prostu już wezmę kartę. Teraz ty. Oczywiście każde wzięcie karty oznacza, że może być coś. Proszę bardzo. Dajameli. Żygającego kota. Kocza. Mhm, kocza? No i gra Skoro dalej. już mi go dałeś, to używa. Tak myślałem, dwóch. że masz dwa. Poproszę kartę. To już gorzej. To już gorzej. Tam są same fajne karty. No, ale dobra, losuj. A, <noise> Odzyskałaś. do mnie. Odzyskałaś rozbruja. No i oczywiście graz dalej. Hmm. I to tyle. Świetnie. No to ja też tyle. Szybciutko o. pójdziemy. No co ty? A można zbierać oczywiście karty. Ja mam teraz kart 6, Amelia ma podobnie. 8. 8, no to niepodobnie. To ja wziąłem kartę teraz drugi raz, czy nie? Bo się pogubiłem, kto teraz bierze nie kartę. Nie wiem, jak gadałeś. Czy ja... razie ile razy kartę wzięłaś? Dwa. No to ja też dwa. Hmm. Czyli teraz Twój ruch. Hmm. Więc zawsze jest to ryzyko, że w tych. Tutaj pojawi się kot i już będzie trochę ciężej. Dobra, no to ja używam Brodo kota, czyli też losuję od ciebie kartę jakąś. Okay. Trzeba dwie wrzucić. Wylosuj sobie. <grym> Najgorzej. No dobra, ja użyję karty, co kryje przyszłość. Zobaczy... Co no. kryje przyszłość oznacza, że zobaczymy dyskretnie, co jest w najbliższych trzech kartach. Amelia nie patrzy teraz, ja pokazuję do kamery. Takie rzeczy są w kartach. Wiecie? Takie trzy. W takiej kolejności nie wolno nic zmieniać, można tylko zobaczyć co i jak. Więc skoro wiemy, że jest taka, a nie inaczej, no to spokojnie możemy zrobić pas. I teraz ty. Po Mam ci oddać kartę? kartę, proszę bardzo. Brodę ci zwracam. Miałaś brodę, to masz brodę z powrotem. I Amelia wzięła kartę. No więc teraz ja używam karty atakuj. Atakuj o. oznacza zakończ turę bez dobierania karty. Następny gracz musi zagrać dwa razy. To zrobimy tak. Potasujemy. Nie wiem, po co tasowałaś. Kompletnie nie mam <laughs> pojęcia, po co to tasowanie. Tak, ale jak sami widzieliście, to, że Amelia teraz potasowała, to spowodowało, że kod, który był na górze, właśnie znikł. I nie wiadomo, gdzie jest. Nie wiadomo, gdzie jest. Był na górze, widzieliśmy to, jak podglądaliśmy trzy karty. Yy, I to była akcja pierwsza, którą kończę, dobierając kartę. <laughs> Ale potasowałaś! <laughs> Tutaj trzeba położyć, było widać. <laughs> Więc rozbrajam go. Tak, na czym polega rozbrojenie? To trzeba być mną, żeby tak potasować. Pięknie no. potasowałaś. Co robi rozbrojenie? Rozbrojenie dosłownie rozbraja kotka, i to sprawia, że kot wraca na swoje miejsce. No właśnie, jak wraca na swoje miejsce. No, mogę go wtasować. Możesz go położyć, nie wolno go wtasować, możesz go położyć na wierzchu albo możesz go położyć w dowolne inne miejsce. Możesz również zrobić to tak, żeby przeciwnik nie widział. Tak, więc zabieram talię, zabieram ją pod stół. Tak, coś tam Amelia pod stołem robi, ja nie wiem, gdzie będzie ten kot teraz, ale nie wolno pamiętać tasować talii. Nie możesz tylko Dobrze, tylko przypominam, bo takie są Proszę. zasady. I to była akcja... Cały czas pierwsza. pierwsza. Bo Cały była jedna pierwsza. akcja i reakcja na kota. Znaczy rozbrój kończy akcję, tak? To jest ważne, że rozbrój jest kończący, więc to dalej to była właśnie pierwsza akcja, czyli trafiłaś na kota, została ci druga. No. Dobrze, to ja używam pomiń. Okej. Okay. Czyli innymi słowy, zakończam turę bez dobierania karty. A ja używam takiego kota, który sprawia, że wybieram sobie kartę od ciebie. Najgorzej. Poczekaj, bo to są. No, Niestety poszukać. są same dobre karty i to jest, to jest ból. To jest ból. Bardzo na to liczę. No nie, no rozbrój. To jest rozbrój w, rozbrój w biały dzień po prostu. No, najgorsza rzecz. Bo teraz wiem, że Amelia ma drugi rozbój. Rozbrój. W sumie... Rozbój? W biały dzień? No, rozbro, rozbrojenie masz. Kolejne. a Tylko w grze są trzy rozbrojenia. To jest ważne też. Amelia może mieć dwa. Yy, bo ty skończyła Znaczy ja nie skończyłam. Dobra, nie skończyłaś jeszcze. Kumam. No dobra, zobaczmy co kryje przyszłość. I to jest moja ostatnia, ostatnia karta Uf. w ręku. A Amelia ile ty masz kart? Sporo. Dwa, cztery, sześć, osiem. To są w nie zawsze chomikuję Mam wrażenie, że Ty włożyłaś jakoś losowo te karty, nie wiem. To biorę kartę, okej. Okay. A nie pokazałem Wam, ale dobra, okej. Okay. <grym> <grym> nie pokazałem faktycznie. No i teraz słuchajcie, <grym> jest problem. No, bo ja mam dwie karty, ale mam takie dwie karty. Pewnie nie masz co zagrać. Jak więc dużycie. nie mam co zagrać. A U. muszę wziąć kartę, a podglądałem, więc wiem, że to jest kot. I w tym momencie przegrywam, ponieważ odkrywam kota i nie mogę z tym nic zrobić. Ojoj. Oj. Bo nie nie działa, brodacz nic nie robi. I co, ty miałeś pewnie. Ja mam dużo fajnych kart w ogóle, ile tego nazbierałaś? Ja byłam bardzo gotowa na kota. No, rozbrój, wszystko naraz, kurczę. No dobrze, no i widzicie, to jest. Zagramy sobie jeszcze jeden raz w takim wypadku, a te dwa rozbroje to może rzeczywiście zostawimy. Po jednym dla nas. Więc jak widzicie, gra jest mega szybka. I świadomie pokazujemy Wam tę grę jako czystą roz rozrywkę, żeby nie było, wiecie, że to taką mało wartościową, jeśli chodzi o zasady czy coś. Czasami trzeba też pograć tylko dla rozrywki. Czystej rozrywki. Chyba nie wiem, do czego zmierzasz. W sensie, że, że, że my nie gramy dla rozgrywki? Nie, dla no rozrywki? w sensie, że jakby zwykle pokazujemy takie gry, które których oglądanie, coś tam wam mówi o grze, czegoś się uczycie, tak? Nie wiem, sięgacie po jakiś inny tytuł z inną mechaniką, której wcześniej nie testowaliście. A tutaj takie kotki: rzucasz karty, reagujesz, rzucasz karty, reagujesz, i to w sumie tyle. O! Miałem przyjemność grania w koty właśnie w wersji, w wersji na wielu graczy i też się świetnie człowiek bawi. Nawet muszę powiedzieć, że na pewno jest więcej emocji, jak jest więcej graczy. Więcej się dzieje. Sześć, siedem. Więcej się dzieje. Więcej się zmienia, jest więcej, więcej, więcej graczy może zareagować na, na to, co się dzieje na planszy, znaczy na stole, bo ktoś uzna, że użyje nie, a drugi ktoś na przykład zrobi nie na to nie. No w ogóle mo mogą być dziwne, dziwne, śmieszne w sumie sytuacje, tak? No to jest to są naprawdę jest karty. czysta rozrywka tutaj, to jest gra, której nie ma co traktować zbyt poważnie. Oczywiście, że tak. Teraz ty zaczynasz, tak? Mogę zaczynać. Zacznijmy od przysługi. Przysłuż się i daj mi coś fajnego. Hmm. Masz. Dobrze. Okej. Okay. Okej. Okay. Jestem za. Teraz wezmę sobie coś sam. No to sobie weź. To sobie biorę. Widzę, że coś wystawiłaś mocno. Jak poprzednio. Rozbój wrócił. Bardzo dobrze na tym wyszedłeś ostatnio. Tak. Więc... E, wezmę kartę już. I zobaczymy co... oho. Ok. też wezmę jeszcze raz kartę. Czyli teraz twój ruch. Dobra, ja mam już dwa kotki tęczowe, co oznacza, że biorę od ciebie coś. Znowu? Tak. Co to jest? Potasuj. No, dobra, no. Chemicznie. Potas. Tak, też to byłem potas. o potasie. No widzisz. Daj mi jeszcze jedną. Yy, wybraną. Wybraną. Sama wybierasz sobie, co hmm. mi dasz. Masz. Kot ten No, tu cię pocieszę, nie mam do pary. Ale w takim wypadku. No, dobra, wezmę kartę. Oj, wziąłem dwie. Dobra, już tasuję. Już przetasowuję, bo niestety wziąłem dwie i widziałem, co jest pod wodem. Czyli trochę taka, ale wiemy, to już wszystko losowo, więc na razie nie ma znaczenia większego. No, bo wziąłeś kartę. Tak będziemy sobie zbierać. Tak. No dobrze, to jeszcze raz wezmę też. Zabawa się zacznie, jak ktoś trafi w końcu w kota. To poproszę kartę. To no masz tak kota. Zwykle takie, zwykle rzeczywiście takie karty się odrzuca. Chyba najczęściej odrzuca się. No, zależy, co kto ma w ręce. No chyba, że nie ma co odrzucić, wtedy yy. gorzej. Aha, ja do. Bieram kartę teraz. czy znaczy cały czas jest twój ruch. Chociaż nie, jeszcze... O, mm -hmm. poproszę kartę. Dobra, szybkie tasowanko. Proszę bardzo. Zrazu znaczy, pokaż, co wzięłaś. Pa, pamiętaj pokazać, co wzięłaś. W sensie nie chcesz pokazać, co wzięłaś, tak? Nie chcę pokazać, co wzięłam. Grasz dalej. Kurczę. No dobra, to ja też biorę. Będziemy się nawalać za chwilę. Tych kart to mamy od metra. No ja wcale nie mam aż tak dużo. Masz taki sam wachlarzek jak ja. Okej. Okay. Zamknij oczy, bo chcę im coś pokazać. Dobra, nie patrzę. Widzicie tę różnorodność? Bardzo. Ja, ja najbardziej widziałem tę różnorodność. No dawaj, czas się, czas się A, nawalać. A, teraz ja? No. Dobra. Ło. Raz, dwa, trzy. Możesz pokazać, ja nie patrzę. Hmm. Hmm. Pamiętaj, że nie można zmieniać. No nie zmieniam przecież. Już widziałaś, tak? tak? Pokazałaś też. Tak. Dobrze. To tak. O. Więc go rozbrajam, oczywiście, no bo. Nie chciałaś pominąć tego. Co? Masz tyle kart i postanowiłaś. Więc pakuję kota. Gdzieś tam pod stołem. Dobra, pakuj kota pod stołem. Bo mnie ciekawi, że mając tak dużo kart, po prostu chciałaś zmarnować rozbroja. To mnie ciekawi. Nie Ale widzisz. dobra. Może masz w tym jakąś strategię? Może mam w tym strategię. No i... A, bo skończyła I ci się Dobra, Rozbrój kończy A dobra, tura. sorry, bo to tak, tak, kończy. No Jakoś tak odruchowo zawsze chcę dobrać kartę. Powiedzmy, żeby było sprawiedliwie. Uuu. Potasujemy, żeby nie było wiadomo, gdzie ten kot tak naprawdę jest, żeby mieć jakąś szansę nie wpaść na niego. Więc mogłaś go układać gdzie chcesz. Pamiętajcie, że można też jawnie po prostu zostawić na wierzchu. przeciwnik wiedział na przykład, że ma. No i ja wezmę kartę, a zaryzykuję. Na szczęście nie był to kot. O. Podglądaj trójkę. Nie patrzę. Okej. W ogóle te koty mają noktowizor w oczach. Oho. Dobra, karta wzięta. To ja dwa tak więc... Nie. Więc nie. Okej, okay, nie. To nie. No dobrze, to, to, to w takim razie... Hmm. To pominę tę turę. Nie. Ale ja chcę pominąć tę turę. Nie! <laughs> ok, Dobrze. Hmm. No dobrze, no to atakujemy. To masz dwie tury w takim wypadku. Proszę bardzo. Zamiast, je, zamiast pominięcia hmm. jednej, to teraz masz dwie. No co za hamstwo w ogóle. No jedziesz. Chcesz wziąć ode mnie? Tak. No, mi ktoś zabrał nie. No dobra. Proszę bardzo, Daję, wybieraj. Daj ładną kartę. Pff, to nie jest ładna karta. <laughs> to jest najgorsza, którą miałem, przyznaję, bo zobaczcie, pokazuję co mam, nie? Najgorsza, którą miałem ze sobą. To wiesz, że tam jest kot? No wiem, że tam jest o... kot i nie mogę nic z tym zrobić. A i koniec, bo trafiłeś na, trafiałeś na kota i nie masz jak się rozbroić. Mm -hmm. No ale no widzisz, gdyby ci się udało zabrać, to zobacz. Czy wszystkie... tak zginęłam ale... później niż myślałam. Zobacz, jaki nie Każda inna karta z tych pięciu, które byśmy wzięła, pomogłaby no, po ci. Jedno by rozbroiło, drugie by potasowało, tu byś pominęła. Ja w ogóle zanim przetasowałeś jak, y, ostatnim razem, chciałam położyć kartę nie, ale już tasowałeś kar y, kartę, więc jakby nie zdążyłam. No, ale to widzisz, właściwie sami widzicie też, walka na nie może być dość, dość intensywna. Tam nie za bardzo miałam czas na zareagowanie. Tak, więc słuchajcie, jest jeden jeden, tak? Ja wygrałem raz, Amelia wygrała raz, gramy do dwóch punktów, więc stosujemy raz jeszcze i spróbujmy ostateczny pojedynek. Zobaczymy, kto, kto go wygra. Dobra, mamy przygotowane wszystko do rozgrywki numer 3. Ja to przy okazji jeszcze pokażę, jakie u mnie karty są. Jeśli chcieli zobaczyć, z czym się mierzymy na start. Kto zaczyna? Ten, kto przegrał, czyli ty. Dobrze. Ble. Ale co, ble? Ble. Daj mi jakąś kartę, która nie jest ble. Daj mi, musisz sobie wziąć w takim wypadku. Tasuję. Którą chcesz wziąć, która nie jest ble? Tasuj, potasuj. Ujdzie. Tasuj, potasuj. To jest błę, nie ble. Dobra, błę. Dobra, może uda się odzyskać? Taką kota używam. Proszę jakąś. No dobrze, to daj mi coś innego. Daj mi coś, co sama wybierzesz. Masz. Dziękuję. Znaczy, a mogłabyś mi dać coś innego jeszcze? Co, coś lepszego ile ty tego mi tam daj. Masz? Coś mi daj lepszego, no bo to jakieś takie bym powiedział, że sławik. O, świetnie, ok, super, proszę bardzo. Ekstra. Znakomicie. Bierę kart. Nie o! Niebawem się z Tobą tak. Zaraz będziesz się odzyskiwać. Tak mi tutaj na nadałaś śmieci. Zaraz je odzyskasz. Mhm. No, więc sobie wylosuję. Broda kotem. Coś poproszę do mhm. losowania. O! Nie jest najgorzej. Nie. I, I wezmę kartę. Co mi doszło? O! No kurde. Ło! Wow, Bums! Więc rozbrajasz i teraz co robisz z tym kotem? Podstałem, chcesz go położyć. Też mogłabyś też spróbować go jawnie położyć na górze. Się. Mogłabym. Nie wiadomo, czy tego podstałem nie będzie zrobionego. Właśnie. Nakombinowała. Myślę, że nie będziesz aż taka, że położysz go na wierzchu. Nie położyłaś. Okej. Okay. A, bo ty dobrałeś kartę. No bo ty rozbrojałaś. Okay. To ja muszę teraz zagrać i zagrałem. I co teraz? Teraz się zastanawiam, czy włożyłam go w tym miejscu, w którym myślę, że włożyłam, czy nie. <laughs> Czyli, że włożyłaś go na górze. Dobrze, okej. Okay. No to słuchaj. Nie. Nie ma podwójnej, podwójnej tury. Nie jest takim, jest kartą kontrującą, tak? Więc ona nie zagrywamy jej w swojej turze, tylko zagrywamy części w turach przeciwników. Z czego się cieszę? Nie, nic. Daj mi jakąś Z tego, losową co mam. kartę. Czy znaczy wezmę sobie losową kartę, brodo kotem. Dobrze. Okej. Okay. Jeszcze jedną. na ile ty ich tam masz? Sama mi je dałaś, chciałbym zauważyć. O, I najgorzej. Zobaczymy, co wykombinowałaś, gdzie ją poukładałaś, te koty. A ty, spryciarzu! A proszę, jak Amelia ułożyła, proszę bardzo, tutaj, eh? Okej. Okay. Tak, żeś wykombinowała. Dobrze, no to w takim wypadku pomiń. Ma trzy karty Amelia, zobaczymy, czy udaje jej się coś z tym zrobić, czy to już jest koniec. No. Co? Atakuj w takim momencie? Nie. No wiesz, co? Nie ma atakowania. Bierzesz tę kartę. No nie. Już myślałem, że się uda. No, dobrze. Teraz możesz liczyć tylko na swoje szczęście. Które, że, jak wcześniej że to nie będzie. jest świetne. A, nie było. No też muszę ryzykować. I też nie było. W środku wam położę. O, Dobra, nie patrzę. Już? Mhm. Dobra. I cały czas twój ruch? Aha. Dobra, daj mi jakoś kartę. Nie przesadza? przysługa. Aha, że, aha, że, że masz dwie karty, musisz dać mi jedną z nich. Amelia dała mi... pomiń. Okej, okay, wciąż gramy. Amelia ma dwie karty, ja mam cztery. Dobra, próbujemy dalej. <noise> Cały czas jeszcze nie ma kota. Gdzie ty go wtasować? Są dwie karty, słuchajcie. Albo kot jest teraz, albo kot jest później. Nie ma? Okej, okay, czyli wiemy, że kot jest tu na bank, na samym spodzie. No dobra. No to jedziesz. No to no próbuj. No to próbuj. Bo właśnie przegrałam. Tak. Tak. No, nie mam kart, które pozwoliły mi cokolwiek zrobić. A co masz? Mam to. A no po czekaj, nie to nie koniec. Masz rozbrój, to się jeszcze no kończy ale to jest jedna jedyna, Nie, no to, ale tak, odrzucasz rozbrój i teraz kładziesz, ale to gramy dalej przecież. O Jezu, bo pokocie się nie tak, dobiera. Moi pokocie dobiera się zawsze. Co niewiele zmienia, nie wiele bo znowu mam pominię. No. <laughs> ale to oznaczało, że ale to ja jeszcze ja by nie był koniec. Nie masz takie karty, bo ich nie było, więc no musiałeś je mieć. Tak, tylko mówisz, że to jeszcze nie był koniec, tak? Zawsze rozbrój oznacza koniec twojej tury i przechodzi do następnego. Jeszcze miałem rozbrój gotowy, tak. No potasuj w tym momencie, to rzeczywiście już nie było tak... Czyli tak, 2-1. Okay. No dobra, słuchajcie, i tak wyglądają koty. Takie to są szaleństwo. kotki. To są właśnie gorejące, szalejące kotki, proszę bardzo. 32 karty, naprawdę szybkiej, szybkiej rozgrywki, jak dla mnie to jest moim zdaniem super opcja na jakiś na przykład wyjazd. Tak, ja myślę, że możemy to w ogóle od razu podsumować. Tak, tak będziemy e, robić. Tak na szybko. Tak, to jest świetna gra, czysto rozrywkowa. To nie jest coś, w czym szukacie strategii, czy wiecie, jakiejś głębi. To po prostu rzucacie kartę za kartą i bawicie się tym. I tak może się wydarzyć. Wszystko po losowość jest gigantyczna. Tak jest. Jest losowość, to gra. To gra losowość, przede... niech będzie, że tak. to jest losowość. No bo jest to losowa gra. Jest ona przede wszystkim bardzo mocno imprezowa, relaksacyjna, taka, żeby się pośmiać. Tu zobaczcie, są też jeszcze dwa warianty. następne, czyli jak dwie krople wody. Czyli tak naprawdę każde dwie karty możemy traktować. Nawet na przykład dwa razy pomiń. Możecie to traktować jako daj mi daj, ja sobie biorę od ciebie kartę, tak? Albo jak trzy krople wody, czyli że żeby zabrać od przeciwnika kartę, trzeba pokazać trzy duplikaty. Trzy takie same, żeby móc od, od przeciwnika coś wziąć, tak? Tak, więc jak widzicie, można sobie jakoś tam utrudniać, czy więcej rozrywki do tego wprowadzić, ale to jest ogółem: po prostu rozrywkowa, mała giereczka. To jest jedna talia, którą możecie sobie spakować nawet w jakąś koszulkę i zabierać ze sobą, możecie zagrać gdzieś w podróży, będzie świetnie. Ale to, co nam się spodobało, to że rzeczywiście to jest gra świetnie działająca na dwie osoby, a nie tak jak ta normalna duża wersja, która na dwie osoby nie bardzo działa. W ogóle, to nie jest w ogóle tak, nie że jest... zrobili w zasadzie to samo, tylko nazwali dla dwóch osób. Nie, nie, to rzeczywiście jest stricte dla dwóch osób. Ta podstawowa nie jest 3 plus w ogóle? Ona jest chyba ta podstawowa od dwóch do pięciu, jeśli dobrze pamiętam. To Bo są dodatki które rozszerzają grono graczy. Byłem przekonany, graczy. że. Chociaż w sumie rzeczywiście może da się grać w dwóch, ale nie pamiętam, grałem to zawsze ale w ekipie Ale Nie dłużej. bardzo z tego, co mi wiadomo, to nie bardzo działała ta gra na dwie ale osoby, bo działa. były karty, które się odnosiły do pozostałych graczy, czyli jak w każdej innej tego typu grze. Jeśli jest, nie wiem, weź od któregoś pozostałych graczy, no to wiadomo, przy dwóch osobach, nie się, no tak nie bardzo to działa, tak? Niemniej, jak najbardziej to działa na dwie osoby. Jako filerek szybciutki, czy właśnie jak jedziemy gdzieś w podróży, w autobusie, sobie wyjąć, czy po prostu tak, o chcemy coś szybkiego, mega szybkiego zagrać. Mechanicznie, chociaż tutaj to mechanicznie nie każdego przekona, graficznie też na pewno nie każdego przekona. Nas śmieszy to, co widzimy na tych kartach, ale dla niektórych to może być zbyt niski humor. I też mamy czarnego kota, więc wszystko pasuje. Tak, no proszę. No. Bardzo fajne grafiki. To, to też Instytucja staram się. Mówię, mówię o tym, że ładne grafiki, i ciekawa i fajne rysunki, fajny humor. No, wiemy, Jestem świadomy, że to nie jest nowa gra. Jest tylko wersja dwuosobowa, ale tak jakby z perspektywy kogoś, kto kompletnie nie zna Kotków. Tak jak gracie w dwójkę, to to się wam spodoba, jeżeli lubicie filerki, szybkie gry. Jeśli gracie w ekipie, to zawsze można zobaczyć, sobie też wypełniono dodatkami e, podstawkę. Tak, bo tych dodatków trochę jest i pewnie będzie jeszcze więcej, jak znam życie. Myślę, tak. że tak łatwo nie porzucą takiej Są implodujące kotki, tam są jeszcze jakieś inne bajery. Nie wiem, że są też są nosorożce, tam ale... Są jakieś różne wybuchowe i, nosorożce i, bomby, to już... i bomby, Nosorożce to już są Inne rodzaj I Jednorożce. A ty nosorożce powiedziałem? Tak. <laughs> Jed jednorożce Byłeś są blisko, jeszcze. Były jest róg. Ty jeszcze, jakoś... o, jaki był epitet do, do tych jednorożcy? Odjechane? Odjechane, tak. To nie jest chyba związane z kotami, jak dobrze pamiętam. To jest inna gra imprezowa, też szalona. Też miałem okazję grać i też jest spoko. Więc no, to chyba tyle. No bo co tu więcej można było powiedzieć? tak. Słuchajcie, pokazujemy wam grę stricte rozrywkową i dokładnie tak naprawdę patrzeć. Imprezową. Jak wam się podobało? To super. Dajcie znać, czy wy jesteście fanami eksplodujących kotków, czy niezbyt. Czy nigdy nie rozumieliście fenomenu? Tak. Czy w ogóle was nie jara ten typ rozgrywki? A my się żegnamy i widzimy się. W innych rzeczach grach. większych i cięższych. Czasami cięższych, czasami lżejszych, bo takie rzeczy również warto czasami pokazać. Co jest po prostu lekkie, przyjemne, szybkie. I o, także wielka piona, Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Cześć.